Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. I jak tam, kochani, czy otrząsnęliście się już po mega wielkiej zapowiedzi o powstaniu serialowego rebootu Harry'ego Pottera? Ja jeszcze nie. Ja jeszcze jestem taka podekscytowana i nie mogę się doczekać, kiedy będą castingi i będą wybrani aktorzy główni przynajmniej. Niezależnie od tego, czy jesteście wstrząśnięci i zmieszani, czy tylko zmieszani, przychodzimy dziś do Was z kolejną, no potencjalnie dużą zapowiedzią. Tak, no prawdopodobnie, ale nie wiadomo tego jeszcze na 100%, powstanie kolejny serial, który w oryginale był filmem. I to też głośny bardzo tytuł. Zmierzch, no można się było tego spodziewać, tak powiem. Ja się nie spodziewałem. W każdym razie, jak donosi The Hollywood Reporter, no jedno z takich, można to powiedzieć, poważniejszych źródeł, które ma swoje wtyki, ma swoje dojścia, Lionsgate TV ma planować i ma wręcz podejmować już pierwsze prace przy serialowej adaptacji Zmierzchu. Tak, bo sama franczyza jest dobrze wyceniana, sama franczyza jest no, jednak hitem globalnym. Chyba same filmy zarobiły ponad 3 miliardy w światowym box office. Stąd też nagle zapadła decyzja o reboocie. A właściwie nie, na razie są przymiarki, ale takie już poważne przymiarki do reboota, co nikogo nie dziwi, bo Lionsgate od wielu lat mówił, że chce coś jeszcze w Zmierzchu podziubać i przy Igrzyskach Śmierci. Przy Igrzyskach mieli okazję i w tym roku premiera Ballady Ptaków i Węży, czyli prequelu Igrzysk Śmierci. Natomiast przy Zmierzchu, no nie za bardzo było przy czym tam pogmerać. No nie, bo Zmierzch jako całość jest bardzo fajna, ja bardzo lubię. Trzyma się wszystko kupy, fajnie jest wszystko połączone, wszystko do siebie pasuje, więc te filmy w sumie nadal żyją, można powiedzieć. Za chwilę skupimy się na samym Zmierzchu, ale najpierw wypadałoby zastanowić się, o co chodzi z tymi cholernymi rebootami. Czy w przypadku Harry'ego Pottera, czy w przypadku Zmierzchu to w ogóle jest potrzebne i czy to jest jakieś wyjątkowe zjawisko? Czy wyjątkowe? Nie wiem. No, wydaje mi się, że już wcześniej powstawały seriale, gdzie wcześniej film już powstał, na podstawie książki na przykład. No tak, no można tutaj powiedzieć o Percy Jacksonie, oczywiście o Darach Anioła, też od lat przebąkuje się o opowieściach z Narni, ale jednak, bądźmy szczerzy, mówiło się zawsze o serialowych rebootach tych filmów, które albo się mega zestarzały i brzydko się zestarzały, albo takich, które osiągnęły klapę finansową i klapę też w oczach widzów. Patrz, Jackson. Percy Jackson, prawda? Brakuje mi do tego zestawienia tylko niezgodnej. Co? Może to byłoby fajne, no bo jednak niedokończona seria to taka słabizna trochę, nie? Ale spójrz teraz w ogóle, nie wiem czy dostrzegasz ten sam kasus. 2000 któryś rok. Warner Bros. Zapowiada, że ostatnia część Harry'ego Pottera zostanie zekranizowana w dwóch filmach, po czym ich tropem idzie Lionsgate, który też rozbija ostatni Zmierzch na dwa filmy. I to jest, można to powiedzieć, początek krótkiej mody na rozbijanie na dwa filmy. Tutaj oczywiście Peter Jackson poszedł dalej, bo podzielił Hobbita na trzy filmy. Ten to w ogóle rozwalił system. Natomiast na dwa filmy został podzielony Zmierzch. Igrzyska Śmierci. Igrzyska Śmierci. Więzień Labiryntu. Nie, miał zostać podzielony. A faktycznie miał, przepraszam. Co? I teraz dochodzimy, dlaczego miał, a nie został. Tak, tak. Ja wiem, bo rozbiło się o co? O niezgodną, która też została podzielona na dwie części, ale nie doczekała się drugiej części, więc chyba się przestraszyli, dlatego postanowili zrobić lek na śmierć w jednej części. Znaczy, można tutaj powiedzieć inaczej. Oni rozbili na dwie części ostatnią część niezgodnej, tak, czyli tak. Wierną. O tym mówię. I tej wiernej nie zakończyli, bo osiągnęła takie dno kasowe, że nie było komu tego kończyć, bo nikt do kina i tak by na to nie poszedł. W związku z czym twórcy Więźnia Labiryntu, być może też za sprawą tego, że Dylan O'Brien był wtedy poszkodowany po wypadku na planie, mieli czas, żeby sobie to przemyśleć i stwierdzili, o, jeżeli my też zrobimy taki shit. Tym bardziej, że tak jak niezgodna, Więzień Labiryntu bardzo odchodzi od książek. Zaczyna się dobrze, ale im dalej w las, tym gorzej. Tak. Więc niestety niezgodna tutaj została pokrzywdzona. No cóż. Ale historia jasno pokazuje, że idąc za przykładem Harry'ego Pottera, Zmierzch się wzbogacił, Zmierzch zyskał jeszcze większą popularność i być może teraz z Lionsgate TV podpatruje, co zrobiło HBO, a właściwie Max, już nie HBO, tylko Max platforma, co chce zrobić z Harrym Potterem i pomyśleli, że kurczę, może jest jakiś potencjał, tyle że właśnie, czy to jest sens? W przypadku Harry'ego Pottera rozmawialiśmy ostatnio, czy jest sens robić reboot tej ekranizacji. Natomiast w przypadku Zmierzchu ja mam, powiem ci,
dość mieszane uczucia. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz w ogóle. Znaczy tak, ja jestem podekscytowana, już się jaram, chociaż jeszcze nic oficjalnie nie wiadomo, bo ja Zmierzch jako taki lubię, właśnie za to, że Zmierzch od pierwszej do ostatniej części trzyma klasę, dobrze się starzeje. Film, tak? Mówimy o filmie. Tak, bo książka ostatnio już nie trzyma klasy. Nie, film. Więc dla mnie film jest super. Teoretycznie, patrząc na to właśnie, jak wygląda film, jak on się starzeje i tak dalej, on nie potrzebuje tego serialu, jak na moje, ale mimo wszystko jaram się, że może być. Tak, bo efekty specjalne na dobrym poziomie są. I bardzo dobrym poziomie. W przeciwieństwie do Harry'ego Pottera, to, za co ja zawsze podziwiam Zmierzch, to jest fakt, że te filmy są w jednym klimacie. Tak, te same filtry są używane w każdym filmie. Jakbyście połączyli te filmy razem, to byście mieli jeden długi po prostu film. Muzycznie nie też dopasowane do siebie, a Harry Potter miał te wzloty i upadki. Kurczę, i tutaj dochodzi przy Harrym Potterze między jedynką a dwójką, a trójką chyba największy przeskok jest. Tak, ale to jest przeskok, który jeszcze pozostaje w klimacie, ale teraz spójrz na samą muzykę wykorzystaną choćby w czwartym czy piątym filmie, gdzie ta muzyka po prostu już w ogóle nie zapada w pamięć, nie zapada w ucho i tylko te nuty Johna Williamsa. Tak. Bo potem jeszcze przyszedł Alexander Desplat i on jeszcze coś tam magicznego zrobił i też te nuty powróciły Johna Williamsa, natomiast bądźmy szczerzy, Harry Potter miał swoje okresy lepsze i gorsze, a Zmierzch na wysokim poziomie jednak powiedziałbym, że była to ekranizacja, mimo niszowego, można to powiedzieć, takiego prostego, schematycznego materiału. Prostego jak budowa cepa. No właśnie chciałam to powiedzieć, że Zmierzch to jest, fabuła Zmierzchu to jest jak budowa cepa, prosta, banalna, niczego tam szczególnego się nie można dopatrzeć, ale właśnie może w tym tkwi właśnie cały sekret, że nie jest przekombinowane, wszystko jest takie proste, ładne, w jednym stylu, ładnie wszystko się ze sobą komponuje, no. I to może cały sekret Zmierzchu jest w tym, tak? Tak, i wychwaliwszy te filmy zmierzchowe, ja zadam to fundamentalne pytanie. Po co? Po co ten serial? A ja ci powiem po co. Może dlatego, dla pieniędzy? Nie. Znaczy, no to na pewno, tak? No bo wszędzie pod tymi wszystkimi planami i pomysłami kryją się pieniądze, tak? Tak. Ale powstała książka Oczami Edwarda. Więc to jest świetne pole do popisu, żeby ten serial ukazać również Oczami Edwarda. No tak, ja nie dałam rady przeczytać tej książki. Skończyłam chyba w połowie, powiedziałam dosyć. Mój mózg już tutaj się rozpłynął z miazga. Whiskas się zrobił, więc nie czytam dalej. Ale... sądzę, że jednak lepiej to zrobią w formie serialowej, niżeli Meyer to napisała, bo tego się nie da czytać, przynajmniej ja nie umiem, ale liczę, że jeśli faktycznie ten serial powstanie, to że będzie faktycznie perspektywa Belli i Edwarda, bo no to byłoby ciekawe, takie ładne dopełnienie całej tej historii. Ja znam osobiście osobę, która przeczytała Słońce w mroku, ma pedigree zamiast mózgu, także wiecie, komu to zawdzięczać. Stefcio Meyer. A jeszcze jest przecież książka o Britannen. Britannen, więc tu mają również pole, żeby jakiś tam zrobić, wiesz, uniwersum serial. Tak, mogą uniwersum, albo mogą też dodatkowe wątki dodać. Ja widzę tutaj poniekąd potencjał właśnie w tych opowieściach z oczu, z perspektywy Geralta, miałem powiedzieć, Edwarda. Widzę tutaj potencjał z wykorzystaniem tej opowieści o Britannerze, która jest to całkiem spoko, nudna, ale spoko. Natomiast w przeciwieństwie na przykład do rzeczonego wcześniej Harry'ego Pottera, ja nie widzę tutaj kompletnie sensu przerabiania tego na serial, bo ja wręcz powiedziałbym, że Zmierzch filmowy pokazuje aż nazbyt dokładnie te książki i te momenty, które w książkach nużyły, tutaj zostały może troszkę wyłagodzone, złagodzone, troszkę skrócone, ale mam wrażenie, że to jest dużo wierniejsza jednak ekranizacja niż w przypadku Harry'ego Pottera, gdzie tych wątków zawsze było tak dużo, że trzeba było coś pousuwać, bo w tych 2-3 godzinach nie można było wcisnąć wszystkiego. Ale zobacz, patrząc na drugą część Zmierzchu, czyli Księżyc w Nowiu, gdy Edward opuszcza Bellę, zobacz, jak pięknie jest te kilka miesięcy pokazane w jednym ujęciu. Tak, w przeciwieństwie do książki. Jak Bella siedzi zasmucona i się po prostu kamera wokół niej kręci i widać za oknem zmiany pór roku, więc to jest dla mnie zajebiste. Zawsze podobała mi się ta scena, która pokazuje bieg czasu, a nie umęcza faktycznie przeciąganiem tego w nieskończoność. Wiesz, ja widzę w tym przede wszystkim potencjał do tego, żeby sięgnąć po kurę, która znosiła złote jajka i miała trochę czasu na tej grzędzie, żeby sobie odpocząć, a teraz można znowu sprawdzić, czy te jajeczka z niej wyjdą, bo dużo trudniej jest dzisiaj chyba zadebiutować z nową ekranizacją jakiejś nowej książki, bo kierujesz się do tych fanów i tego jest naprawdę dużo. To już nie są te czasy, kiedy debiutował Zmierzch, czy kiedy debiutował Harry Potter, gdzie takich głośnych tytułów mieliśmy
1-2 i każdy na ten jeden tytuł czekał. Dzisiaj jednak społeczeństwo jest bardziej podzielone. Czytelnicy są podzieleni. Są fani tego. Tak, i to ci są wszyscy mniejsze ludzie grupki. Zamiast się skupiać na jednej książce, oni się po prostu podzielili na kilka książek, więc już takiego szału wokół jednego tytułu nie ma. Tak, nie ma takich fandomów, jak były kiedyś. Zobacz, fandom Percy'ego Jacksona, fandom Darów Anioła, fandom Zmierzchu, fandom Harry'ego Pottera. Ale tak już te Dary Anioła i Percy Jackson to już jest o wiele mniejszy fandom niż Zmierzchu no, i Harry'ego. No, wiesz co, nie wiem, bo jednak były obozy organizowane w Polsce, sporo się działo. Tak, ale to mi się też to nie jest ta skala jak kiedyś. Te fandomy były dużo bardziej takie wyraziste niż teraz. Tak. Co też teraz łatwiej jest jednak do tych fandomów wyciągnąć rękę, bo cokolwiek by dzisiaj nie było, cokolwiek by dziś nie powstało, no to jednak sentymenty z tym zwyciężą. Tak, zwłaszcza, że mnie się wydaje, że jednak szał na wampiry jeszcze nie minął tak do końca. Bo jednak na tych wszystkich streamingowych platformach widać tam nowe, najnowsze tam różnorodne seriale o wilkołakach, o wampirach. Zwłaszcza, że cały czas mamy tutaj gdzieś w pamięci pamiętniki wampirów, których chyba 8-7 sezonów się pokazało, a do tego jeszcze jest dodatkowy serial w uniwersum o The Originals, chyba tak? I on mówi o tych tam wyższych wampirach, tych stojących ponad tamtymi, wiecie co, w pamiętnikach wampirów. Tak, nie pamiętam sytuacji dokładnie, kto jak tam był, ale jest, więc tutaj też masz przy Zmierzchu pole do popisu, żeby pokazać serial o Volturi, tak? Jak oni żyją, jak oni werbują ludzi i wiesz, to samo, tak? Masz tutaj rodzinkę, tak? Tutaj grupkę, a tu masz kogoś ponad, kto tak jakby rządzi, kto jest ponad i jak oni sobie życie układają. Więc to jest, wiesz, duże pole do popisu. Może to tylko moje podejście, ale dla mnie Volturi są tym ciekawsi, im mniej o nich wiadomo. No. Że jednak ta tajemnica ich otacza, bo kiedy zrobią ten serial i skupią się na samych Volturi, kiedy zaczną pokazywać ich życie, to w jakiś sposób zostaną oni odarci z tej nutki tajemniczości, z tej nutki grozy. Jakoś przywykniemy do nich bardziej. Dla mnie tak. Volturi mają tę moc, że oni pojawiają się raz na jakiś czas, tworząc taką szczególną aurę. Grozy lekkiej. Tak, grozy, ale też niepewności. Co zrobią? Jak zareagują na tę czy inną rzecz? Dla mnie to jest ciekawie zrobione, bo Volturi naprawdę, ja uważam, że to są złoczyńcy, którzy są naprawdę fajnie przedstawieni. Dużo bardziej, powiedziałbym, skomplikowani niż większość antagonistów, bo tak naprawdę nie wiesz, czy z nimi walczyć, czy podać im rękę, tak? Są fajnie niedookreśleni. Może dlatego, że Stephenie Meyer nie jest autorką, która byłaby w stanie może dookreślić coś dobrze. Natomiast gra to. Ja absolutnie, jeżeli powstanie serial o Volturi, nie chcę tego widzieć. Bo zepsuje mi moje wyobrażenie, zepsuje mi to tak, jakby mi zrobili serial o dzieciństwie Voldemorta. Nie chcę. Znaczy, ja bym ich raczej widziała gdzieś tam we wcześniejszych latach, nie w teraźniejszości, tylko gdzieś w przeszłości, gdzie tam powiedzmy oni się tworzyli, że tak powiem. Nie mów tego głośno, Lionsgate myśli o samym Zmierzchu, więc nie podpowiadajmy, bo zaraz będziemy mieli Twilight Universe i zobaczy, co się będzie działo. Twilight or the Originals. W każdym razie, no na razie nie ma mowy o Volturich, tylko o reboocie samego Zmierzchu, czyli Bella, Edward, ich miłosne spojrzenia, wzdychnięcia, jabłka opadające, miłość silniejsza niż śmiech i śmierć i tak dalej, i tak ale dalej. Ale ja liczę, że jeśli faktycznie dojdzie do tego i będzie casting, to ja liczę, że wybiorą dziewczynę, która również nie potrafi ust zamknąć. Spadaj! Bo to będzie po prostu... Nie. Nie godzę się na aktorkę, która będzie zamykała usta. Po prostu nie. Zawsze musi być nie do końca zamknięte. Zostaw Kristen Stewart w spokoju. Ale to buduje tę postać, nie sądzisz? Nie. Tak, to, nie. Nadaje jej taki... To, że wiesz, wygląda jakby była głupia i pierwszy raz coś widziała. O! Tak, no właśnie tak. I to jest cała Bella, więc ja innej aktorki niż otwarta buzia nie akceptuję. Okej, więc mamy twoje wymogi, znamy twoje wymagania. Dajcie znać, jakie są wasze wymagania i czy w ogóle zechcecie obejrzeć nową wersję Zmierzchu. Ja tego nie widzę, ale... A ja widzę i czekam i się cieszę. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy też uważacie, że jeżeli Harry Potter wypali, Zmierzch wypali, to pociągnie to za sobą kolejne rebooty. I tutaj wskazałbym na pierwszy niezgodną. Rzut Niezgodną i Igrzyska Śmierci, bo Igrzyska Śmierci też należą do Lionsgate, a Lionsgate nie od dziś powtarza, że tymi dwoma franczyzami chciałby się zająć troszeczkę bardziej je rozwinąć, więc ja to... Fajnie byłoby też Więźnia Labiryntu zobaczyć, aczkolwiek... No, bardziej wiernego książce niż te dwa następne filmy. Pole do popisu jest tutaj olbrzymie. Jeżeli pójdą za modą Harry'ego Pottera, no to możemy się spodziewać, że wrócimy sentymentalnie do przeszłości w nowych wersjach filmów, ekranizacji, które znamy aż za dobrze. No. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Trzymajcie się, hej! Cześć!